jest ten taki przyjemny wiaterek, nie? Tak. Fajne są te fioletowe kwiatki, w sensie fioletowo-różowe. Nie widziałem ich jeszcze. O. Jak będziemy dalej iść tak w poprzek, to dojdziemy. To dojdziemy. No i to, że... O, no zobacz. Tylko na taka. No i tu będzie zaraz jakaś droga. Strasznie gdzie. Może tędy? Nie można. Że mój się nie rozpuścił. No jasne, że się rozpuścił. Też mam. Nasz wynalazek, statyw przydał się podwójnie. Woda nie leci zbyt szybko, ale przynajmniej leci i jest czysta. Woda wzięta. Tutaj z rzeczki. Dobre pytanie. Jeśli ktoś się nie boi kleszczy i owadów, to polecam na takiej wędrówce czasami zdjąć buty i pochodzić na wosaka. Bo jest to bardzo, bardzo, bardzo przyjemne.
Nie wiem, czy to słychać, ale jest to po prostu z milion komarów. Wszystkie siedzą na moich moskitierze. Całe szczęście, że nie mogą się do mnie dostać, ale dźwięk jest naprawdę głośny i nie wiem, czy dam radę z nim spać. Może być ciężko. Cóż. Dobranoc. Zaraz, tylko jak będziesz kawkę robił, to musisz mi powiedzieć, bo też bym to sobie chciał. Znaczy ja nie mam kawy. Nie? Nie. O, proszę. To mnie żeś zaskoczył, powiem ci. Czemu nie wziąłeś kawy? Nie wiem, jakoś tak. Miałeś ochotę? No. Nie mów, że po takiej nocy by się nie przydała. Nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba się wyspałeś. No wiesz, jak to ze mną. Gdzieś ja się teraz jak rozruszałem, to już nie jest tak źle, ale... Na początku było tragicznie, jak się obudziłem.